Dobra, wróciłem. Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jesteś dzielnym facetem. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował broni. I idź porozmawiać z Daro. Jeśli ktokolwiek orientuje się w sytuacji, to właśnie on. Mogę jakoś pomóc? Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy. Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję więcej stali. Stali, powiadasz? Tak, dostawy z tuneli. Chcesz mi pomóc? Więc dostarcz mi 6 skrzyń stali. Pokaż mi swoje towary. Co to masz? Mistrzowski miecz. To mógłbym sobie kupić. Ten jest słaby. 20 tysięcy niby piechoto przy drodze nie stoi, no ale... To mógłbym mu sprzedać jeszcze, o po co mi to... nam to. Dobra, na razie tyle. Zobaczę ten mistrzowski miecz. Wow! Katana. Masz katanę? Pokaż mi swoje towary. Nie masz katany, kurde. To masz szpony. Szpon to pielca. Zęby se weź. Chociaż nie wiem, czą skórę se zostawię. Weź se skry, albo chociaż sprzedam mu też. Najwyżej się pójdzie zapolować na wilki. Oczywiście nie na pustyni. A to se weź pizdu. O, jedna. Skoro bizona zostawię. Okej. Ciebie też napadli? Nie. Napadli mnie! Doprawdy. Ale udało mi się uciec do miasta. Rozumiem. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Rozmawiałem już z Huliem. Mówi, że mogę zostać. Pohandlujemy? Jestem niepocieszony, ojcze, transakcji. Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. A później, nagle, zupełnie znienacka pojawili się ci wszyscy ożywieńcy. To było okropne. Wszyscy walczyli, więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. Dobrze. Co to za towar? Jest tego 8 skrzyń. Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. To twoje skrzynie? Dziękuję, synu uczciwości. Jeszcze jedno. No co jeszcze tam pewnie zostało? Okej. Łotutwa. Czemu przybyłeś do tego przeklętego miejsca? Ale zbugowane. Jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa. Reszta uciekła. Tchórze. A ty? Ja pochodzę z Benerai. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku. Nie chcę narażać moich ludzi. Będziemy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest nasze zadanie. Co mogę dla was zrobić? Posłałem kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć choć cień szansy. Powiedz, jeśli mogę coś dla ciebie zrobić. Rzucę okiem na tunele. Wewnątrz góry biegną dwa tunele. Jeden z nich znajduje się tuż za miastem. Drugi jest dalej na wschód. Uważaj na siebie. Zajmę się tą górą. Uważaj na siebie, synu odwagi. I znajdź moich zwiadowców. Nauczysz mnie walki? Nie jesteś na to gotowy. Łowieckie? Czemu jest przezroczysty?
Ten też. Więc przez lata płacimy Zubenowi daninę, a potem co? Kilku gości, którzy mają się za strasznych mądrali, otwiera wielką świątynię. I co? Ściągają na nas gniew Beliara. Teraz będę musiał płacić daninę do końca życia. Wybacz mi, że jestem taki roztrzęsiony, synu otuchy, ale to wszystko naprawdę mnie martwi. Zauważyłem. Jak mogę pomóc? Posłuchajcie tylko. Przedziera się tu do nas i pyta, jak może pomóc. Oto odwaga człowieka, który nie obawia się żadnego wyzwania. Tak przemawia prawdziwy bohater. Nieważne. Do rzeczy. Błagam. Ratuj moje miasto. Zabij ożywieńców. Zrób, co tylko możesz, żeby zdjąć z nas tę klątwę. Dobrze. I porozmawiaj z Daro. Na pewno powie ci coś więcej. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Powierzono mi pewien interes. Opowiedz mi o tym interesie. Otrzymaliśmy od orków 10 sztabek rudy. Miały trafić do Isztar, ale zostały skradzione. Wiem, kto za tym stoi i chcę, aby poniósł karę za swój nikczemny czyn. Niechaj umrze z pragnienia, pod palącą klątwą Inosa. Niechaj sępy wydziobią mu oczy. Tak, tak, już wiem, o co chodzi. Zajmę się tym. Kto to jest? Sugut! Jeden z naszych. Zdrajca! Niechaj pochłonie go straszliwy gniew Beliara. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę Suguta? Wyruszył w kierunku Ben Erai. I nie był sam. Nie był sam? Był z nim jeszcze jakiś człowiek, ale nie wiem kto. Ale jeśli go znajdziesz, jemu także wymierz sprawiedliwą karę. Najpierw muszę go znaleźć. Co ze sztabkami rudy? Jeśli je znajdziesz, weź ze sobą i zabierz do Isztar. Co tu się właściwie stało? To przez Bazira. Ten syn złodzieja otworzył świątynię. I to wszystko? Miał 5 kluczy. Jeden Beliar wie, jak je zdobył. Szukał boskich artefaktów. Obiecał swoim ludziom nieprzebrane skarby. Ich oczy napełniły się chciwością, ale Bazir ich zdradził. Opowiedz mi o Bazirze. Drogo zapłacił za boski artefakt. Wszyscy, którzy weszli do świątyni, nie żyją. Ale to nie koniec. Beliar jest wściekły. To znaczy... Tak. Bazir zasłużył na śmierć. Chcesz pohandlować? Czemu nie? Zanim umrzemy, możemy przynajmniej ubić interes. Pokaż mi swoje towary. Dobra, przeżywa to koleś jak... Dobra, masz 3000. A, dobra. Nie będziemy coś mieli, to mu damy. Czemu oni są prze... O! Już ten się naprawił. A ten? Gdzie on jest? Ten się widzę naprawił. Gdzie on jest? Aha, chyba wiem gdzie. Można się było tego spodziewać. A jeszcze i więcej. Jeszcze wiem... Aha. Dobra, ja polecę na tamtych. Okej, okay, ostatni zombiak. A też się naprawi. Stają się męczące. Co ze świątynią? To tam zaczęły się problemy. To tam tkwi źródło zła. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie zapuści się do środka. Jeśli chcemy przywrócić tu spokój, musimy zaatakować również świątynię.
Masz rację. No dobrze, nie będziesz musiał sam wchodzić do świątyni, ale najpierw trzeba oczyścić okolice. Okej. Jeszcze się rozejrzymy. Te bestie nigdy się nie nauczą. Te bestie nigdy się nie nauczą. Pokazałeś jednego mu. Jednego mniej. Czego tu szukasz, Mura? Co ty tu robisz? Przynoszę dary dla asasynów. Baryłki surowej rudy. Rudy z ogni Nordmaru. W zamian miałem dostać artefakt ze świątyni, ale został skradziony. Skradziony przez głupie, chciwe mory. Jeszcze jedno żałosne stworzenie! Co zamierzacie? A jak myślisz, Mora? Będziemy strzec miasta. Gdzie jest świątynia? Na południu. To stamtąd przychodzą martwe mory. Jeszcze jedno żałosne stworzenie! Pomóż mi pokonać ożywieńców. To wszystko przez takie mory jak ty. Nie ufam ci. Atakujecie co się da, a potem uciekacie z łupami. Nie macie żadnego honoru. Jak mogę sprawić, żebyś mi zaufał? Nie ufam nikomu Belial poza na ciebie czeka. To dobry wojownik. Ma honor. Jeśli ci zaufa, pójdę z tobą do świątyni. Zabiję tę bestię! Czy ja ją zabiję? Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Właśnie! Do piachu z niej! Okej. Teraz to oczyścimy. O, jedzie nas. Szkielety są pięknie zbugowane. Te bestie nigdy się nie nauczą. Przeklęty niewolnik. Okej. Idziemy dalej. Umieraj. Umierasz, zombie. No. Coś mamy ciekawego. Ciężki kufer. Ciężki kufer to pewnie ta stal. Prawda? Się mylę. Skrzynia ze stalą. 8 skrzyń, tak? Wiem, że jeszcze jedna jest. Świątynia, co ja gadam. Znaczy nic nie gadam. To znaczy ta kopalnia. Chyba pozbieram to, bo szkoda mi trochę tak go tak zostawiać. Szczególnie, że nie mamy tak mało złota, ale wiecie. Licho nie śpi. Może nadarzy się okazja. Ja coś kupię. Musimy sprzedać. Musimy kupić dwie katany, więc to wiecie, to też nie jest mały wydatek. Czemu mi założył? Aha. No tak, bo nie mam broni. Okej. Ruda. Woda się przyda. Czy to jest paczka bagiennego ziela? Szkice słynnych okrętów. Okej, jak tam chcesz. Ale jedno coś... Kurde... Wkurzają mnie te bugi, tak szczerze.
Umieraj, zombiaku głupi ty. Można się było tego spodziewać. No. Tam jest dużo zombiaków. Tam są też ci, co zostali wysłani w te góry. Zombie. Że... O, niespokojny zwiadowca. Moim zdaniem nie powinni aż tak upiększać zombiaków. Tamte zombiaki były może niezbyt trudnymi przeciwnikami, ale fajnie... Fajnie się z nimi walczyło. Ciężcy byli, o. Do pokonania. Spokojny zjadawca to. Okej.